sezon w dotychczasowych naszych występach w Konickiej i B-klasie był najlepszy dla naszego zespołu. Zakończyliśmy go na drugim miejscu, choć tylko z jednym punktem przewagi nad miejscem trzecim, ale zajęliśmy drugie miejsce, premiowane awansem do klasy A. Jest to największy sukces jak na razie w dziejach, w historii naszego klubu, w historii Warty Rumin. Jesteśmy z tego naprawdę bardzo dumni. Trzy sekcje piłki nożnej, w każdej sekcji około 20 piłkarzy. W najmłodszej sekcji też jest 20 młodych zawodników z rocznika od 2004 do 2006. Trwają przygotowania po to, aby wystartowali w turniejach Konickiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej już od jesieni. Gmina Stare Miasto stara się wspierać działania klubu, tym bardziej, że coraz częściej przychodzą sukcesy tego klubu, więc w miarę możliwości, oczywiście przy pewnych ograniczeniach budżetowych, staramy się zapewnić pomoc. Cieszę się, że w pierwszym roku dostałem pierwszy szarik kibicowski, bo kupić sobie samemu to jest nic. I on wisi w kancelarii zawsze, to wchodzi, to widzi. Jeżeli dzieci są na boisku, to diabeł jest w lesie, do lasu jest niedaleko. A jeżeli dzieci nie ma na boisku, to one są w lesie. Cieszę się, że w Rominie jest boisko i tak w sposób utrzymane, w ten sposób, takim trudem, bo ja wiem, co to znaczy. My w mojej rodzinnej miejscowości też pierwszy asfalt robiliśmy sobie sami, żeby wystartować trzecie lidze w piłkę ręczną. Więc ja rozumiem, co to jest, co to znaczy. Cieszę się, że niezależnie od tego, że jest również drużyna seniorów, która jest pod płaszczykiem Warty Rumin, to znaczna część dzieci właśnie garnie się do Warty Rumin. Dlaczego się garnie? Dlatego, że są tam ludzie z pasją, są tam ludzie, którzy kochają sport, ludzie, którzy próbują coś zrobić. W tym miejscu należy podkreślić duże zaangażowanie, szczególnie młodzieży z rejonu Rumina, za wkład włożony w rozwój i popularyzację piłki nożnej na terenie działania całego okręgu. Myślę, że to są dobrze zainwestowane pieniądze w Warty Rumin, ponieważ jest to klub z przyszłością i mam nadzieję, że będą się bardzo dobrze rozwijać i będą odnosić same sukcesy. The heart is a blue, shoots up through the stony ground, there's no room. Space to rent in this town, you're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere, you thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return.
back now. See the tuna fleets clearing.